money talk. Here comes the money. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj postanowiłem zrobić coś bardzo, naprawdę, bardzo głupiego, ponieważ zrobimy sobie pack and play, ale nie, to nie będzie taki zwykły pack and play, moi drodzy, to będzie pack and play zrobiony z jednej paczki za 125 tysięcy końców. Wiem, że to raczej będzie zły pomysł, no ale czego się nie robi dla pieniędzy, dla mojego kanału, żeby szedł do przodu. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ten film się spodoba, no i oczywiście zostaw suba, jeżeli jesteś nowy. I chyba nie mam co przedłużać, wiem, że są nowe ikony do trafienia, są nowe informy, ale nawet nie będę na to patrzył, bo ja wiem, jakie ja mogę mieć szczęście, jakie ja mam szczęście i do czego ja jestem zdolny, więc po prostu otwórzmy tę paczkę z tych zawodników, w których trafimy. Zrobię skład, także paczka się otwiera, mam nadzieję, że będą ekrany, bo są ekrany, okej, są ekrany, to dosyć ważne, jest inform Włochy, o i to jest... Dlaczego? Nie, to nie będzie mój najlepszy zawodnik, prawda? Tak nie może być, halo? No to wydałem 125 tysięcy końców. No to Mendigo, Informa i na to Liso. Dlaczego? Dlaczego? Okej, także myślę, że możemy bardzo wesoło lecieć do składu i... No czego się mogę spodziewać? No jest karta specjalna, ale to nie taka karta specjalna, którą bym oczekiwał, więc myślę, że możemy po prostu lecieć do robienia składu, także dajcie mi chwilę. No i po złożeniu wszystkich moich świetnych zawodników, których trafiłem przez tej genialnej parce za 125 tysięcy końców, udało mi się zrobić takie coś. Wiem, że to w ogóle nie mam praktycznie zgrania, ale no nic lepszego nie zrobię. Jest ten Otamendi, jest ten Inform Ferrari, który w ogóle nie jest Ferrari, bo ma 60 tempa, więc no nie pasuje mu to po prostu. Jest to Liso, który też nic jego sztuje, jest Rafinha. Antonio! Oczywiście, że Antonio. No i to tyle w sumie tak naprawdę, no nie ma, no tragedia po prostu, no na takie coś wydać 125 tysięcy końców. No żałosne zachowanie ze strony EA Sports, nie podoba mi się to. Ale trudno, nic nie poradzę, tak? Myślę, że takim składem będziemy musieli ruszać. No więc dobra, no myślę, że nie ma co przedłużać i możemy sobie lecieć do pierwszego meczu. Zobaczymy, jak sobie da radę Antonio i reszta tych, kurczę, siusiaków. Dobra, lecimy. Znaleziony pierwszy przeciwnik w towarzyskich meczach i ma on, kurde, ma Informa, Mertensa, jest też Lacazette, no bardzo ładny skład, wszyscy mają pełne zgranie, nie to co u mnie. Jest Alexandro Nainggolan, także no słabo widzę ten mecz, jeśli mam być szczery, no mogę liczyć na to, że... Nie wiem, na co mogę w sumie liczyć, no ciężko będzie cokolwiek strzelić. Lacazette, tu jest już Dembele, traci piłkę, ja też tracę piłkę, zagranie do Mertensa, Mertens pierwszy strzał, to jest 1-0. Nie wiem, czy mogę się spodziewać czegokolwiek innego, patrząc na taki on ma skład, jaki ja mam skład, bo to był pierwszy strzał, pierwsza akcja w tym meczu. 1-0 w plecy, no nie żebym jakoś się martwił o wynik, no ale jak już robię ten odcinek, to fajnie, gdybyśmy jednak coś wygrali, no bo... Paczka była jaka była, wszyscy wiedzą, jak ta paczka wyglądała, więc no dobra, no nie mam żadnych pretensji, oczywiście, że nie, to jest zabawa, wszyscy się bawimy. Z tym, że ja się bawię trochę mniej, bo wydałem około 125 000. Ta paczka kosztuje mniej więcej 100 zł. Wydałem prawie 100 zł na jedną paczkę, w której najlepszą kartą był jakiś słaby inform. Także nie, żebym się denerwował, no ale sami fajnie, gdyby jednak jakieś te paczki, wiecie, były. Żeby się połowa zwróciła, ale ja z tej paczki nawet połowy się nie zwróci, więc naprawdę śmiech przez łzy, ale okej, nieważne, po prostu róbmy swoje, grajmy dalej. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się oddać cel. Strzał, druga akcja, druga bramka, 2-0. No dobra, Antonio, ale teraz genialnie, Antonio, czy to będzie ta szansa? Antonio, lewa noga, no ja dobra. Jest Mertens, oj, to może być. Ja mam wrażenie, że mój bramkarz nawet się po prostu nie stara, żeby... No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ten Belen do Kevina, De Bruyne, ten do Lacazette, a ten zagrywa do Mertensa, ten do De Bruyne. I to jest gol, 4-0, no dam jeszcze jedną szansę temu zespołowi, bo naprawdę rozumiem, że przeciwnik był dosyć wymagający, okej, ale no żeby piłka nie miała dojść, żeby Antonio miał problemy z wykończeniem piłki, no gdyby nie fakt, że był ten Inform i Otamendi, to ja bym nie miał ekranów w parce za 125 tysięcy końców, wyobraźcie to sobie? Otworzyć paczkę za 125 tysięcy końców i nawet nie dostać ekranu, to jest, wiem, że to graniczy z cudem, ale to jest właśnie poziom mojego szczęścia do paczek w tym momencie, masakra. Także moi drodzy, drugie podejście i raczej ostatnie, bo nie chcę się za bardzo katować już w tym odcinku. Odcinek będzie, o Jezu, ten skład. Odcinek może być troszeczkę krótki, ale
ale to jest taki przerywnik bardziej, bo mam dosyć specjalny odcinek, szykuję już na całkiem niedługo, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Taki luźny odcinek, no, nawet nie miałem w planach robienia tego odcinka, należy jej wyszło z inicjatywą zrobienia paczek za 125 tysięcy końców. No to mówię sobie, czemu nie? Otwórzmy tę paczkę, stracimy z 3/4 jej wartości. A co? Danny Rose, lewa strona, Danny Rose, ojej, 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 Ibrahimović sam i to się wiadomo jak skończy. Kolejna bramka, boże drogi. Trafiam nas niestety na same takie składy, które są tak oszlifowane w dobre ataki. Nawet nie wiem dlaczego, trwa Food Champions, wszyscy dobrzy powinni przecież w tym momencie grać Food Champions. Żebym chociaż strzelił bramkę w dzisiejszym odcinku. No już pomijam fakt, że narzekam na paczkę już któryś raz, ale naprawdę po prostu nie wiem. Antonio, zobaczmy, tu jest Shane Long do... Nie dobiegnie. Kingsley Coman, Ibrahimović, strzał! Od razu na szczęście, nie wiem kto tam był. Na... nie. To są jakieś lagi, jeszcze jest Antonio, zobaczmy. Antonio lewa... Nie, to jest niemożliwe, to jest... Dlaczego? Dlaczego mi to robicie? Jej, to powinien być gol, to jest Antonio. No wiem, że troszkę został znerfiony, ale bez przesady, no sam na sam. Po długim słupku, wiem, że lewa noga, no ale kurde, no przecież to było tak idealnie uderzone. I nie ma bramki na 2-1, jeszcze będzie bramka na... Prawie na 3-0 na szczęście, jeszcze nie wybitą. I Antonio, tutaj wybiega nam Shane Long, zobaczmy, świetnie sobie dał radę Long. Musi to sam wykończyć... Ależ to kurwa zjebał! Okej. Okay. Ojojoj, Kingsley Coman sam na sam i to będzie jeszcze gol, prawda? Brawo, kurwa! Antonio ładnie teraz zagrał z Shane'em Longiem. Antonio, to będzie ta akcja? Nie będzie nawet. Nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek akcja będzie w tym meczu. 6 strzałów, jeden celny. Jezus Maria, to jest dramat. To jest istny dramat. Ale jak chcę strzelić bramkę w tym meczu? No bez przesady. No, raczej jedną bramkę pozwolą mi strzelić. Antonio, świetnie się urwał. To musi być ta akcja na prawą nogę. Antonio, wykończ to. Jest Antonio. Pierwsza, prawdopodobnie ostatnia bramka w tym meczu. Genialnie, wreszcie się uwolnił. Forsberg z dansu, jakieś lagi, nieważne. O Jezus Maria, nie! Poprzeczka, wybij, no puty! Ja pierdzielę, ja nie wiem jakim cudem to nie ma karnego, ale naprawdę dziękuję panie sędzio, że tam nie był rzut karny, bo ten mecz by był już w ogóle zabity, gdyby tam był rzut karny. Bruma, zagranie do Origiego, Origi to wykończy, prawa noga, Origi 2-3, czy tu będzie remis? To jest dobre pytanie, czy z tego jeszcze zrobię remis? To Mendy, genialne odbiór, zagranie do... Antonio, okej, okay, Antonio w szpilce, lewa noga, Antonio, jest, co to było za strzał, no ja wiem, że lewa noga, ale to jest Antonio, no. No i koniec, moi drodzy, koniec tego spotkania, ale nie koniec odcinka, bo jeszcze w tym momencie są błyskawiczne SBC, że tak powiem, no nie wiem, kto się tak nazywa. Szybkie WBS, tak to się nazywa, mega paczka i naprawdę mam sporo tych zawodników, więc dajcie mi chwilę i jak będę miał ukończony ten skład, to się słyszymy znowu i będę właśnie paczkę otwierał, także dajcie mi chwilę. No i ostatecznie udało się zrobić cały skład, nawet mam o jeden rating więcej, no już na bogato, już niech będzie. Jakie specjalnie o to nie dbam, bo to nie jest jakieś moje główne konto, a mam sporo zawodników, których mogę się pozbyć, więc po prostu zgłaszam cały skład i dostajemy paczkę wymienną za 35 tysięcy końców. Mam nadzieję, że ta paczka będzie lepsza niż ta za 125 tysięcy końców. Czy będą drugie ekrany? Oby... Nie ma ekranów. Ja pierdzielę, co jest z tym kontem, Boże. Arnautowicz. Drama. Możecie mi napisać, jak u was jest z czarnym piątkiem, jak wasze paczki, czy trafiliście coś dobrego, czy może jak ja macie po prostu totalne gówno w tych paczkach. Także zostaw łapkę w górę, jeżeli ten film ci się spodobał, no i rzeczywiście zostaw suba. Jeżeli jesteś nowy i nie przegap kolejnych materiałów, bo naprawdę będzie się działo niedługo, to mogę wam na pewno zagwarantować. Tak, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie. 1, 2...